sprawdzę, czy mi, bo ja też miałam zacięty. Nie wiem, która jest godzina, bo mi się z kolei zegar zresetował. Ty to na oko ustawiłam i mam taki. To już jestem w ogóle chyba, nawet na intuicję zegar ustawiłam. Witam serdecznie po takiej dłuższej przerwie. Ja się zregenerowałam, dopoiłam, doładowałam też nasz telefon facebookowy, także witam ponownie. Już troszeczkę więcej siły mam chyba. Coś mamy z tymi urządzeniami elektronicznymi, się śmiejemy tutaj z panem realizatorem. Wszystko mamy zaktualizowane, działa sprawnie. Ja przypomnę, jak można się ze mną skontaktować. Przede wszystkim zapraszam do telefonów, bo pierwszy raz zdarzyło mi się, że to moje wejście na streamie jest bez telefonów. Może to jest kwestia tego, że jest taki już pierwszy wakacyjny dzień i wszyscy podróżują i wyjeżdżają, ale to dla tych z Państwa, którzy pozostają w domu, jest właśnie moment, że można zadzwonić, nawet dłużej porozmawiać, bo ta linia nie jest taka rozgrzana. W tych nocnych programach zawsze ja się rozkręcam i okazuje się, że przeciągam te programy i zamiast wracać wcześniej do domu, to przesiaduję z Wami o 50 minut dłużej, a w tych popołudniowych jest chyba mniejszy ruch. Ale to też z uwagi na to, że jesteście w pracy albo zajęci domowymi obowiązkami, a wieczór jest taki bardziej spokojny. Ale dla tych z Was, którzy chcą sobie w przerwie między posiłkami albo gotowaniem, albo sprzątaniem porozmawiać, to zapraszam do telefonowania pod numer 708 770 204. Mnie się nawet udało już naprawić wszystkie długopisy, które zepsułam, więc mogę sobie z powodzeniem obliczać Państwa okresy numerologiczne. I do tego zapraszam i zachęcam, szczególnie jeżeli chodzi o okresy pustki. Te wysyłają Państwo pod numer 7516 z zapytaniem o OP, czyli okresy pustki, podając datę urodzenia. Tutaj, drodzy Państwo, nie muszą podawać Państwo imienia, no chyba żebyście Państwo chcieli, żeby to było zidentyfikowane dla Was, bo okresy pustki dotyczą konkretnej daty, czyli dnia, miesiąca i roku urodzenia. Przypominam, to są takie okresy, w których lepiej powściągnąć się w podejmowaniu ważnych decyzji, gdyż podjęte działania mogą nie przynieść pożądanych efektów, a wręcz przynieść straty. Stąd warto znać takie okresy i pozwolić sobie na to, żeby móc planować zgodnie z tymi okresami Hossy i bez użycia takiego porównania giełdowego, no i pozwolić sobie na realizację swoich marzeń i celów, a nie na ponoszenie ryzyka i strat. SMS-y tradycyjne wysyłają Państwo pod numer 7516 o treści EZO, tradycyjnie podając imię, datę urodzenia i pytanie o dane zagadnienie czy problem. Ci z Państwa, którzy chcą pozostać anonimowi na wizji, proszę, żeby na początku SMS-a zaznaczyć informacji AM anonimowo pod numer 7516. No i oczywiście SMS-y ratunkowe, pomocnicze, to dla tych z Państwa, którzy chcą mieć pewność, że ich SMS-y trafią na wizję. Tu zdradzę, że ten ruch SMS-owy jest teraz taki, że można nawet pozwolić sobie na ten tradycyjny SMS, ale ta kolejność SMS-ów jednak ma znaczenie, więc ci z Państwa, którzy chcą trafić na tę wizję w pierwszej kolejności, czyli no ostatnio miałam taką sytuację, drodzy Państwo, napisała do mnie Pani Wioletta po programie z 26 kwietnia. Pani Wioletko, jeśli Pani ogląda, dokończę tą prognozę dla Pani specjalnie, bo Pani zamówiła sobie SMS-owe zapytanie i ja je omówiłam, ale ona akurat była w kuchni, robiąc sobie kolację i te ostatnie 20 minut programu Pani Wioletko ja odsłuchałam sobie i może jak będzie chwilka, to Pani przypomnę. Ale co ja tam powiedziałam, rzeczywiście to zapytanie padło, ten SMS przyszedł, ale Pani akurat w momencie omawiania tego SMS-a wyszła. Tutaj mają Państwo praktycznie taką pewność, że wraz z wysłanym SMS-em, to jest kwestia kilku minut, inne SMS-y mogą oczekiwać w kolejce, a Państwo mają tą pewność, że usłyszą to zaraz po wysłaniu SMS-a albo prawie zaraz po wysłaniu SMS-a. I te SMS-y pomocnicze wysyłają Państwo pod numer 92594 i wtedy z bardzo dużym prawdopodobieństwem zaraz po wysłaniu SMS-a powinnam go omówić na wizji. Dla tych wszystkich z Państwa, którzy są za granicą i chcą skontaktować się ze mną do studia, proszę o kontakt telefoniczny pod numerem plus 48 22 523 2032. Tu mam pierwsze zapytanie o okresy pustki po przerwie. Pani Tereska pyta. 27 września 1975 rok. Drodzy Państwo, wszyscy z Państwa, którzy są urodzeni w tej dacie, przypomnę, 27 września 1975 rok, dla tych wszystkich Państwa również podaję te okresy pustki, także warto sobie zanotować.
już podaję. To jest ten rok. Prawdopodobnie te osoby, które wysyłają te SMS-y, mają jakiś gorszy moment w swoim życiu i próbują się upewnić. To jest trochę takie uzasadnienie. Ja nie lubię usprawiedliwiać jakichś porażek w naszym życiu takimi okolicznościami zewnętrznymi. Ja jestem osobą, która zwykle bierze odpowiedzialność za swoje błędy i często nawet się za nie obwiniam, ale zdarza się tak, że robimy wszystko, co w naszej mocy i tak to jest w przypadku okresu pustki, a jednak tych efektów nie ma. A ktoś, można byłoby powiedzieć, nic nie robi i trafia mu się jakaś super okoliczność, jak w ślepej kurze ziarno, jak w powiedzeniu, że w ślepej kurze ziarno się trafiło, a ktoś pracuje w pocie nad ludzkim wysiłkiem w nieludzkich warunkach i nic, nie ma efektów, tak? Orka na ugorze. I tutaj to są te okresy pustki właśnie w tym przypadku. W okresie roku małpy i roku koguta dla Pani Teresy właśnie. Przypomnę, one się zakończą mniej więcej w połowie lutego 2018 roku. Stałe miesiące pustki, drodzy Państwo, przypomnę również, że miesiące pustki występują rok rocznie i są dwa, i to są dwa miesiące z rzędu i to w Pani przypadku są to miesiące sierpień, wrzesień. Godziny pustki to są godziny między 15 a 19. Drodzy Państwo, nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale podaję 4 godziny pustki, ale dlatego, że doba ma 12, a cykle są dla okresów pustki co 12. Także tutaj mamy 4 godziny w ciągu doby i w Pani przypadku są to godziny między 15 a 19. Pani Teresko, trzymam mocno kciuki. Proszę być ostrożną w podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, ale warto też nadmienić, że ma Pani bardzo, bardzo, bardzo dużo, bo aż 4 czwórki spod wibracji 22 w swoim portrecie numerologicznym. A daje nam to wtedy dwie 44 i jedną 88 wibracja. To jest bardzo silnie kreująca wibracja, która jest w stanie przeciwstawić się tej energii okresu pustki pod warunkiem, że Pani będzie absolutnie pozytywnie nastawiona. I tutaj wszystkie te osoby, które mają w swoim portrecie te wibracje kreujące, te materializujące, ja to tak określę, materializujące swoje emocje, swoje myśli, to są te osoby, które bardzo silnie pracują i mają duże doświadczenie w pracy z afirmacjami, ale proszę pamiętać, że afirmacja musi mieć ten potencjał emocjonalny, musi mieć to podłoże, tą wyściółkę emocjonalną, bo jeżeli sobie będziemy powtarzać, że jesteśmy bogaci, a nie czujemy tego, nie mamy tej emocjonalnej nadbudowy, to się nie przyciągnie afirmacyjnie, tak? Czyli to podobne przyciąga podobne, na zasadzie podobna myśl przyciągnie podobne zdarzenie bez tego ładunku emocjonalnego, czyli tej energii czakry serca, jak my to mówimy, no nie spełnię tego założenia. Więc ja bardzo często mówię, to trzeba poczuć, tak? Czyli, a co zrobić, żeby to poczuć? Dobrze jest to zwizualizować, dobrze jest zamknąć oczy. Jak to jest w przypadku związków? Tutaj Pani Natalia pytała przed przerwą, czy w tym roku znajdzie miłość. A to zwizualizowanie, to jest wieczorem przed snem, warto się położyć, wyobrazić sobie tego partnera, wyobrazić sobie, jak wspólnie jecie posiłki, pijecie kawę, poczuć zapach tej kawy o poranku, poczuć wiatr we włosach, kiedy Państwo wspólnie spacerują na przykład plażą, tak? Chodzi o to, żeby to wszystko ubrać w emocje i rzeczywiście to poczuć, zobaczyć, dotknąć wręcz tak namacalnie, fizycznie, wszystkimi zmysłami, nie tylko wyobraźnią, w sensie obrazem, ale również zapachem, dotykiem, tak? Poczuć dotyk skóry, poczuć zapach kawy i wyobrazić sobie w tych wspólnych, codziennych czynnościach i poczuć radość tego wspólnego bycia razem. I wtedy rzeczywiście ma Pani bardzo dużą szansę, żeby to przyciągnąć. Ja tutaj widzę, że na Facebooku możemy mieć z połączeniem problem. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. Natomiast ja przechodzę do kolejnych SMS-ów. Okresy pustki pyta Pani Małgorzata. 1 maja, 81 rok. Już patrzę. 1 maja, 81 rok. I tutaj dla odmiany Pani Małgosiu, Pani jest osobą urodzoną w okresach pustki i w odróżnieniu do Pani Teresy, w Pani w tych okresach ma szczęście. I tak jak Pani Teresa, ma Pani dokładnie te same okresy pustki, z tym, że dla Pani są one okresami korzystnymi. Także proszę zapamiętać, że szczególnie w roku małpy i koguta może Pani ten potencjał wykorzystywać, nawet jeżeli u innych okoliczności zewnętrzne są niekorzystne. Miesiące sierpień, wrzesień i godziny 15-19.
W swoim portrecie numerologicznym ma Pani w drugim punkcie zwrotnym, czyli w obecnym czasie pod wibrację 11 mistrzowską, więc też bardzo proszę, żeby Pani w podejmowaniu decyzji życiowych, wszelakich w zasadzie, kierowała się swoją intuicją. Czyli porada ezoteryczna pod Pani kątem jest taka, żeby unikać porad ezoterycznych na zasadzie wróżenia, tak? Bo drodzy Państwo, doradztwo ezoteryczne to nie tylko wróżba w kontekście rozłożenia kart, ale również wskazanie tych cech czy możliwości już takich osobistych, indywidualnych, które Państwu umożliwiają samodzielne podejmowanie decyzji bez wsparcia kart tarota. Tarot jest narzędziem dywinacyjnym dla osób, które nie mają tej umiejętności sięgania do intuicji, do podświadomości i wtedy robi to za Państwa tarocista. Ma większe doświadczenie, ma większą intuicję, ma większe umiejętności, często wiedzę. Natomiast te osoby, które mają w swoich portretach numerologicznych te wibracje, które dają im takie predyspozycje do tego, żeby szczególnie kierować się tą intuicją w życiu, one niejednokrotnie mają pewne, my to nazywamy flesze, niektórzy to nazwą jasnowidzeniem, takie umiejętności właśnie przewidywania pewnych rzeczy albo takich przeczuć, to tak też nazwiemy, które warto się słuchać. I co ja mam na myśli, mówiąc intuicja, to mam na myśli zawsze to pierwsze odczucie. Jeżeli ono jest negatywne, to potem zdarza się, że my podkreślamy sobie, przekonujemy się, że nie, to jednak może racjonalizujemy to czasami, albo wizualizujemy tak, jakbyśmy chcieli to zobaczyć. I odwrotnie, czasami się czegoś obawiamy, a potem to bagatelizujemy. I tutaj bardzo ważne, żeby ten pierwsza myśl, pierwsze odczucie, pierwsza reakcja jest tą właściwą. My ją bardzo często odczuwamy fizycznie. Jeżeli reakcja jest negatywna, to najczęściej czujemy jakiś ścisk w brzuchu, przyjmujemy postawę zamkniętą, przyjmujemy ręce, nogi, odsuwamy sylwetkę, czujemy niepokój, przebieramy nogami, jakbyśmy chcieli uciec, albo kierujemy wręcz wzrok w kierunku drzwi czy wyjścia, czy patrzymy na zegarek, jakbyśmy szukali czasu, czy to jest dobry czas, czy nie. Więc proszę słuchać swojego ciała, swojego organizmu. Jeżeli czujemy komfort, spokój, uśmiechamy się, czujemy radość w tym pierwszym odczuciu, odruchu, to znaczy, że to jest dla nas dobre. I takie odczytywanie swojego ciała, swoich emocji poprzez właśnie to świadome odbieranie tych bodźców może również Państwu pozwolić uniknąć błędów i zwolnić Państwa od tego nieustannego sprawdzania, bo drodzy Państwo, to co też powiedział dzisiaj w programie Maciej, my dzwonimy często do tarocistów po informację, którą chcemy usłyszeć, a tak naprawdę tarotista nie jest od tego, żeby Państwu podawać dobre wiadomości, tylko żeby obiektywizować sytuację. Zdarzają się też informacje złe, ale najczęściej są to takie sytuacje, w których mamy możliwość podjęcia jakichś działań, mamy możliwość zareagowania. Natomiast niejednokrotnie zdarza się tak, że kiedy usłyszymy coś, co jest nie po naszej myśli, albo coś, na co się nie zgadzamy, wypieramy niejednokrotnie, to ja już zbyt długo pracuję na liniach ezoterycznych, żeby tego nie zauważyć, albo dzwonią Państwo do innego tarocisty, albo dzwonią Państwo ponownie za jakiś czas, zapytując o to samo. Proszę pamiętać, że karty nam pokazują i obrazują to, co się dzieje w naszym życiu. Jeżeli przychodzi człowiek do wróżbity i mówi, ale Pani mi nie powiedziała niczego, czego bym już nie wiedział, mówię, no właśnie na tym polega moja praca, żeby zobrazować Panu swoje życie. Jeżeli Pan potwierdza to, że tak jest, to tym lepiej, bo to znaczy, że Pan jest świadomy swojej sytuacji życiowej, osobistej i to tylko utwierdzi Panią w tym przekonaniu i pomoże znaleźć właściwe rozwiązanie. Gorzej, jeżeli sobie nie dajemy powiedzieć, albo próbujemy usłyszeć to, co chcemy, albo wypieramy to, co już dawno wiemy. Próbujemy wykreować sobie rzeczywistość dobrą wróżbą. I to się mija z celem, bo przede wszystkim wykonują Państwo x połączeń, tracą Państwo pieniądze, a prognoza jest niemiarodajna. Dlatego ja mam takie założenie i największą sprawdzalność w mojej pracy mają ci klienci, którym nie pozwalam zadawania pytań kilkukrotnie o to samo. Jest wiele osób, których nazywamy niedowiarkami, ja ich nazywam na swoje potrzeby ezoteryczne oblatywaczami, osoby, które dzwonią do wielu wróżbitów, chcąc potwierdzić wiarygodność diagnozy czy prognozy. Drodzy Państwo, mogą Państwo to robić, natomiast dywinacja jako sięganie wsparcia sił wyższych w prognozowaniu to nie jest sprawdzanie. To jest zaufanie. To jest tak jak z tą wibracją 14 w portretach numerologicznych związków. Albo ufamy, zadajemy kartom pytanie i dostosowujemy się do wskazówek,
albo nie korzystajmy z porad ezoterycznych, bo to szkoda naszej energii i pracy i Państwa pieniędzy, tak? Stąd raz zadane pytanie, dobry tarocista pomoże Państwu to pytanie zbudować, bo zdarza się tak, że my błędnie zadajemy pytanie, albo pytamy o rzeczy, których nie ma, albo krążymy wokół pytania. To najczęściej dotyczy sytuacji kryzysowych w związku, tak? Kiedy pytamy na przykład o zagrożenia dla związku i karty pokazują, że są, ale my często pytamy o jakieś konkretne rzeczy, na przykład o zdrady, więc dobrze jest doprecyzowywać pytanie. Odbieram SMS pomocniczy. Pyta Pan Patryk, urodzony 16 czerwca 79 roku, o Panią Violettę urodzoną 8 czerwca 82 roku. Jesteśmy małżeństwem, mąż mnie zdradził, czy rozstaniemy się i czy będę miała dziecko. Proszę o przekazanie SMS-a do Pani Ewy. Tak, jest ten SMS, trafił do mnie. Czyli rozumiem, że pyta Pani Violetta o swoją relację. Pani Violetko, zacznę od tego, że mamy informację o zdradzie, o której Pani już wie. No i teraz pytanie, co Pani z tym robi, tak? Czy Pani jest skłonna przepracować tę zdradę, tak? Ona ma jakieś tam swoje konsekwencje dla Pani i dla męża, ale również, czy Pani jest w stanie wybaczyć, odpuścić sobie i partnerowi, odciąć się potem od tej sytuacji i budować relację na nowo. Ja zobaczę, czy takie możliwości Państwu relacja daje. Czy Państwo mają, czy ten okres jest dla Państwa sprzyjający. Oczywiście to są też kwestie woli. Pani Violetta. Pan Patryk, 16 czerwca. Grupiec w układzie tarotowego portretu numerologicznego na słabościach. To jest pan, który może mieć skłonność do podejmowania decyzji w sposób taki bardzo spontaniczny. Taki wieczny Piotruś Pan, można byłoby powiedzieć, biorąc pod uwagę tą 22 w kluczu wcielenia, ale też 22 to jest ta umiejętność kreowania rzeczywistości. W tym, że jeżeli ten mężczyzna podchodzi do życia zbyt lekkomyślnie, użyję tego określenia, no to niestety może to przynosić straty. I to nie tylko w kontekście romansów, ale też strat ekonomicznych. Może być takim, no użyję tego określenia, lekko duchem, Piotrusiem Panem, chłopcem w krótkich spodenkach. Dodatkowo jest teraz, a jest to jeszcze numerologiczna dziewiątka i z tymi dziewiątkami numerologicznymi jest tak, że one bardzo często, użyję tego określenia, usidlone, czyli złapane, użyję też tego określenia, w pułapkę małżeństwa albo w pułapkę wspólnego zamieszkania mogą mieć taką skłonność, podkreślam skłonność, to nie jest cecha, która determinuje to wycofanie, ale one w większości przypadków jednak lepiej się czują i lepiej się te relacje rozwijają, kiedy ten związek jest bardziej luźny. Ja użyję określenia otwarty, ale nie otwarty na innych partnerów, tylko otwarty na przestrzeń, na osobne spędzanie czasu, na odrębne pasje. Oczywiście związek to też wspólnota, ale tutaj też potrzeba autonomii, niezależności, no i takiego pobycia samemu, dziewiątka pustelni, czyli tej własnej przestrzeni życiowej. Pan jest w tej chwili w roku osobistym piątym, czyli roku zmian i numerologicznym pierwszym, który skupia go na sobie samym. I to nie jest dobry moment dla relacji, ale dla niego tak. I Pani może mieć nawet takie wrażenie, że jest bardzo egoistyczny i za bardzo skupia się na sobie. Tylko problem polega na tym, a właściwie problem dla Pani, nie dla niego, bo dla niego to jest dobrze. Ja zawsze sugeruję osobom, a wręcz nakazuję czasami osobom, które są w pierwszym roku numerologicznym, żeby tą energię skupiły na sobie. To jest taki jedyny czas, kiedy ja rozgrzeszam te osoby z tego, że właśnie pracują dla siebie i na rzecz siebie. To jest właśnie taki czas dla nas samych. To jest czas na rozwój, na edukację, na pobycie samemu ze sobą, na realizację swoich pasji, na spędzenie czasu samemu ze sobą, na przyjemności dla siebie samego i to sobie należy zaoferować, bo jeśli tego nie robimy w jedynce, to potem nam tego skąpią inni w późniejszym czasie. Ja bardzo często też w programach powtarzam, że to, co sobie zaoferujemy w tej jedynce, dostaniemy od innych, a to, czego sobie poskąpimy, inni nam również poskąpią. To w takim przełożeniu na to nauczenie siebie dawania sobie. To jest ten zdrowy egoizm, ale on też nie ma trwać wiecznie, tak? On ma nam tylko pozwolić doświadczyć tego, po prostu przypomnieć sobie to, że ta miłość własna jest też istotna w naszym życiu. I tutaj ten rok numerologiczny będzie się kończył 20 września i będzie on wtedy wchodził w dwójkę numerologiczną, która będzie bardziej sprzyjała związkom. I ta zmiana w kontekście związku może nastąpić rzeczywiście. I to jest taki moment, kiedy u Państwa może się pojawić korzystny przełom dla tej relacji, przynajmniej z jego strony. Już patrzę na Pani datę urodzenia. Pani Violetko.
i patrzę na całość. Tu jeszcze dodatkowo pani mąż jest urodzony w okresach pustki, a pani Wioletko jest w roku 44, ale w roku numerologicznym. Czyli paradoksalnie to, co w pani życiu się dzieje, jest wypadkową i projekcją tego, co pani czuje. Ja nie chcę mówić, że pani na siebie ściągnęła tę zdradę, ale czasami tak jest, że my. Jest taka rada, którą ja często daję kobietom i sama staram się ją stosować. Mówię to wiedząc, że to też tego słuchają mężczyźni, ale. Dotyczy to nas samych w ogóle, że kiedy my zwracamy uwagę, na przykład my kobiety, na jakąś inną piękną kobietę i jesteśmy o nią zazdrosne, to dajemy sygnał temu mężczyźnie, że ona jest od nas atrakcyjniejsza. I nawet jeśli tak obiektywnie nie jest, to on zaczyna się nią podświadomie interesować. W związku z tym te sygnały zazdrości o konkretną osobę lepiej zostawić dla siebie. To już podzielmy się tą informacją z przyjaciółką niż z tym partnerem, bo potem się okaże, że może rzeczywiście ten nasz partner uzna, że coś jest na rzeczy. Może faktycznie nie jesteśmy zbyt pewne siebie, a ta kobieta jest atrakcyjniejsza. Więc z tą zazdrością trzeba bardzo uważać. Oczywiście to jest świetna przyprawa, nie ma miłości bez zazdrości, niektórzy mówią. Natomiast trzeba też uważać na to, że jak my zaczynamy być o coś zazdrosne, a jeszcze w przypadku tej 44, to zaczyna żyć własnym życiem. Agnieszka Wdowczyk ładnie to nazywa, to są takie nasze myślokształty. To z tymi myślokształtami trzeba bardzo uważać, szczególnie w przypadku osób, które mają tą 44 w portrecie, albo w drodze życia, albo w punktach zwrotnych, albo właśnie w okresie numerologicznym. Także tutaj teraz dla Pani Wioletko taka rada, szybki kurs zmiany nastawienia z negatywnego na pozytywne, tak? Szczególnie teraz na ten okres przejściowy. Państwa związek jest wyrażony w wibracji 7, o czym mówił dzisiaj Wróżbita Macie i niestety w tej niekorzystnej wibracji 16, karmy miłości. Ale ta wibracja ma nas nauczyć miłości w związku. Ona nas doświadcza trudnymi sytuacjami. Często w tej 16 mamy właśnie ten aspekt zazdrości i ta zdrada może dotyczyć też zdrady fizycznej z innym człowiekiem, innym partnerem, inną kobietą czy mężczyzną. Ale głównie ona się odnosi do zdrady na zasadzie ten nasz partner daje więcej komuś bądź czemuś, a nie nam. I w tej 16 najczęściej są to niezamknięte sprawy z poprzednich związków, ciągnące się uczucia gdzieś, albo formalne związki, albo przedkładanie kariery nad związek, wtedy mówimy o zazdrości o pracę. Czasami jest to związane z licznymi podróżami bądź z odległością, która dzieli partnerów i wtedy mówimy o zazdrość o niepoświęcony czas nam, tylko innym. No i zazdrość generalnie, jako ten przypadek, w każdym z nich. Czasami zdarzają się też doświadczenia, chyba najrzadziej w przypadku szesnastki, związane ze zdradą małżeńską jako taką, aczkolwiek tutaj, czy partnerską jako taką. Natomiast pani zapytała jednoznacznie, czy się rozstaniemy. Moim zdaniem państwo się nie rozstaniecie, o ile pani nie postanowi inaczej, bo karty pokazują, przepraszam, portret numerologiczny, tarotowy portret numerologiczny, czyli przypomnę, czym jest tarotowy portret numerologiczny, bo ja często używam określeń, a przecież zapominam, że nie wszystkie programy państwo oglądacie i powinnam to jednak powtórzyć. To jest przełożenie liczb daty urodzenia na znaczenie kart arkan wielkich i małych i ich symbolikę. I to pozwala nam właśnie zobaczyć te okresy, które mogą być korzystne bądź niekorzystne dla Państwa. I w tym przypadku Pani jest w tym okresie, kiedy to Pani będzie stanowiła o tej relacji. I od Pani będzie zależało to, czy ta relacja będzie kontynuowana, czy nastąpi jej koniec. Pan Patryk nie wycofa się z tej relacji. On może być taki nazbyt spontaniczny, on może być taki, użyję takiego określenia, trochę postrzelony, taki w gorącej wodzie kąpany czasami, ale nie on będzie podejmował decyzję o kontynuacji tego związku tylko pani. Co więcej, on może chcieć w tej relacji pozostać. Zobaczę kartami, ale bardziej ze względu na tendencję niż na prognozę, od razu podkreślę, tak? Czyli chodzi o to, żebyśmy zobaczyli sobie, czy ta relacja zmierza ku pojednaniu, czy się cementuje, czy jednak trzeba troszeczkę popracować nad nią. Ja bardzo często porównuję tą szesnastkę karmicznej siódemki do tarotowej karty Wieża Arkan Wielkich, kiedy coś, co nie funkcjonuje prawidłowo, musi runąć. I bardzo często to porównuję do wieży, krzywej wieży w Pizie. Oczywiście geneza karty Arkan Wielkich jest troszeczkę inna, natomiast w tym przypadku moim zdaniem to świetnie odzwierciedla tą budowę związku. To jest wieża, którą my budujemy i widzimy, że ona się chyli ku upadkowi, ale podpieramy z każdej strony. Prędzej czy później ona i tak musi runąć. Mamy wybór, albo poczekamy, aż to się stanie, albo rozbierzemy tę wieżę cegła po cegle,
analizując krok po kroku, w którym momencie tworzenia, budowania tej wieży popełniliśmy błąd konstrukcyjny. I w momencie, kiedy dojdziemy do tego, możemy tą wieżę odbudować, unikając popełnienia tego samego błędu. I wtedy mówimy o przepracowanej szesnastce, tej wibracji karmicznej. Czyli na przykład idziemy do psychoterapeuty i analizujemy, co się dzieje w naszej relacji źle. Albo przedyskutowujemy to razem z partnerem. Drugi wariant jest taki, że nic nie robimy, albo podpieramy te relacje z każdej strony, udając, że się nic nie dzieje, albo próbując gdzieś tam łatać te konstrukcyjne błędy, ale w końcu ta wieża runie. Problem polega na tym, że runie na nas, więc będziemy pokaleczeni, poranieni, mówię to w cudzysłowie, czyli te wszystkie nasze błędy nas przytłoczą. Dwa, że w tym gruzie nie będziemy w stanie już odnaleźć tego naszego problemu, bo temu będzie towarzyszył strach, lęk, silne emocje, często gniew. W związku z tym łatwiej jest to zrobić metodycznie, niż pozwolić sobie temu zadziałać. Więc ja zobaczę, czy Państwo są na tej ścieżce takiej samoanalizy związku, czy jednak idą Państwo, użyję tego określenia, na żywioł, tak? Czyli czekają Państwo, co się tak z czasem zadzieje. No Pan mi tutaj w ogóle nie działa, ale też przyznam Pani Wioletko, że Pani też jest pasywna. I co ja mam tu z Państwem zrobić? Najchętniej bym wysłała na terapię partnerską, no ale tutaj ja do nikogo do tego nie zmuszę. Bardzo trudno jest przepracować zdradę bez wsparcia mediatora. Tym mediatorem nie musi być psycholog, tym mediatorem może być psychoterapeuta, tym mediatorem może być przyjaciel rodziny, jeśli ufają mu Państwo oboje. Chociaż z tymi przyjaciółmi to też trzeba uważać, bo taki rozjemca czasami obrywa. I niejednokrotnie lepiej, żeby to była osoba postronna, bezstronna, obiektywna. Natomiast no, nie zawsze sobie sami radzimy z takim kryzysem. Użyję słowa traumą, tak? Bo zdrada jednak mimo wszystko rani oboje partnerów. Dokładam tu jeszcze karty, ale przyznam szczerze Pani Wioletko, że no, sporo pracy przed Państwem. Liczę na to troszeczkę, że Pani zmieni nastawienie. I że Pani dostrzeże to, co mnie niepokoi w tej relacji między Państwem i odniosę się do Pani. To trójka była w opozycji. To jest karta, która mówi o planowaniu. To jest karta, która mówi o tym, że widzimy sens przyszłości tej relacji. Widzimy, a w opozycji nie widzimy. Tu jeszcze bardzo ładnie Klimt to pokazuje, bo może w taliach tradycyjnych kart Tarota to ta postać, która w tej trójce buław gdzieś tam patrzy w perspektywie, nie przybliży nam tego, jak tutaj ta sylwetka, jeśli nam się uda pokazać tę kartę, to jest sylwetka kobiety, wyraźnie pani, która przygląda się problemowi przez lupę, ale karta jest odwrócona, czyli nie przygląda się problemowi, tak? Czyli nie widzi tego, tej przyszłości, trójka buław, tej przyszłości. I to jest ten problem, tak? Że pani no może mówi, że chciałaby. Tu mówi Pani o rodzicielstwie, planuje Pani dziecko. Ja przypominam, dziecko ma być, tak przynajmniej powinno być, owocem miłości, a nie cementem, spoiwem tej osuwającej się, rozpadającej wieży, jaką jest Państwa związek. Lepiej byłoby ten dom, mam na myśli tą rodzinę, ten Państwa związek, rozebrać cegła po cegle i zbudować na nowo, niż czekać, aż to runie, zbierać gruz, i próbować, no próbować to uporządkować, ale już w chaosie wtedy. Co do rodzicielstwa, jest szansa na to, o tym mówi dwójka denarów. Dwójka denarów u Klimta to jest wyraźnie karta macierzyństwa. I tu też, to jest też niezwykłe, że wiele osób mówi, mi nie wystarczy jedna, ja poproszę realizatora o pokazanie tej karty, bo tak sobie wystaje. To jest sylwetka kobiety z dwójką dzieci, więc nie wykluczam, że moglibyście Państwo mieć dwójkę dzieci, albo może mają Państwo jedno dziecko i jest szansa mieć drugie. W każdym razie dla Państwa relacji jest pokazana możliwość posiadania dwójki dzieci. Nie mówię, że to musi być dosłownie dwójka dzieci, bo po prostu to może być macierzyństwo jako takie, czy rodzicielstwo jako takie. Natomiast odwołuję też wszystkich uczących się kart Tarota
i znaczeń, i symboli do tego, żeby korzystać z różnych talii, ale to jest moja, tak powiem, szkoła, żeby to nie tylko były tradycyjne karty Ridera White'a. Dla porównania spróbuję sobie znaleźć tą dwójkę denarów tutaj. No ona nie jest, dlatego powiedziałam, że tarot Klimta bardziej sprzyja tym układom rodzinnym i bardziej je obrazuje. Ale tutaj w tej karcie dwójki denarów dla porównania trudno byłoby odnaleźć macierzyństwo. To sylwetka kobiety z dziećmi, a tutaj mężczyzna, który żongluje denarami, tak? W karcie nieskończoność, wprawdzie w symbolu nieskończoność, ale nie jest to takie proste macierzyństwo. Więc dlatego też zachęcam wszystkich uczących się tarota do tego, żeby korzystali z różnych talii, bo ten obraz kart jest czasami autorstwa artysty, który przygotowuje tą talię, no dużo więcej mówiący niż te typowe znaczenia kart. I wtedy czytamy obrazem. I to, co powiedział dzisiaj też Maciek, to też mi się bardzo podobało w tym kontekście intuicyjnego podejścia do kart. To te osoby, które mają arcykapłankę w portrecie, właśnie takim obrazem, czytając go, są w stanie prognozować. Czyli ktoś, kto nie wie, co oznacza dwójka denarów w układzie kart tarota, zobaczy w tym obrazie kartę macierzyństwa. Także tutaj, pani Wioletko, podsumowując, mają Państwo szansę scementować ten związek, ale lepiej byłoby go przebudować, przeorganizować, no rozebrać cegła po cegle i no ten dialog przede wszystkim temu służy, tak? Druga kwestia, to nie Pan Patryk będzie decydował o rozstaniu ewentualnym, tylko Pani. Więc jeśli Pani chce kontynuować ten związek, to teraz warto byłoby się zastanowić, co zrobić, żeby ten dom był stabilny. I ostatnie pytanie, czy będzie Pani miała dziecko? Ja nie mogę powiedzieć, że Pani będzie miała dziecko, natomiast szanse na to są ogromne. Znaczy mówię o dziecku z tym mężczyzną, tak? Bo pytamy o rodzicielstwo w tym konkretnie związku. Nie pytam o dziecko jakkolwiek w Pani życiu, tylko pytam kart o to macierzyństwo w kontekście tego konkretnego związku. Trzymam bardzo mocno kciuki, zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo spróbowali terapii, bo temat zdrady jest trudnym tematem w związkach, bardzo trudny no i niełatwo sobie poradzić w dwójkę z tym problemem. I najlepiej, żeby to zrobił rzeczywiście ktoś neutralny. Moim zdaniem warto to zrobić dla związku, jeżeli Państwo wejdą na tym związku zależy. Trzymam bardzo mocno kciuki, Pani Violetto. Pozdrawiam serdecznie. Czekam na kolejne SMS-y. Co, trochę zaniedbałam w tym wejściu facebookowych widzów.